Karol Danielak, wychowanek Jaroty Jarocin, a obecnie zawodnik pierwszoligowego Chrobrego Głogów, odwiedził w środę zespół szkół ogólnokształcących w Jarocinie. Podczas spotkania z uczniami opowiadał o swojej karierze piłkarskiej i występach w jarocińskim klubie. Zainteresowanie spotkaniem było tak duże, że szkolna aula pękała w szwach. Chwilę po zakończonym spotkaniu porozmawialiśmy z Karolem Danielakiem, który przyznał, że chciałby zakończyć swoją karierę w naszym klubie. Ten okres wspominam bardzo dobrze. No, tutaj poznałem mnóstwo znajomych, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Bardzo miło wspominam wszystkich nauczycieli. I naprawdę ten okres spędzony tutaj, te 3 lata, to naprawdę była fajna lekcja dla mnie. W tym spotkaniu powiedziałeś, że chciałbyś zakończyć swoją karierę w Jarocie. Podtrzymujesz swoje zdanie? Jasne, podtrzymuję. No to chyba wszyscy wiedzą. No, każdy, kto w jakim klubie się wychowuje, w tym chce skończyć karierę. U mnie jest tak samo. I nie tylko dlatego, że tak właśnie wszyscy mówią, tylko że to po prostu czuję.